Skoro pan wydaje się wiedzieć już tyle, lordzie Meridiu, rzekł pokornie inspektor, to może zechce nam pan wyjaśnić, jakim sposobem morderca wyniósł ciało swojej ofiary na sam środek kortu tenisowego, sam zaś ulotnił się, nie zostawiając żadnych śladów stóp w mączce ceglanej kortu. Szczerze mówiąc, policja jest absolutnie zbita z tropu. Nie rozumiemy, jak on tego dokonał, chyba że przy pomocy czarnej magii. Wielki detektyw St. John, lord Meridiu, podniósł się majestatycznie. Na jego szerokiej twarzy świętego Mikołaja płonęła złośliwa radość. Powoli strzepnął okruchy ciasta z kminkiem ze swojej obszernej, luźno zwisającej kamizelki. Policja może być zbita z tropu, odezwał się tybalnym głosem, ale nie Meridiu. Trzeba tylko troszkę poszperać i troszkę pomyśleć. Mordercą jest doktor Grayson. Przed 30 laty był znakomitym tancerzem w zespole Balleries. Tańczył pod pseudonimem Olek Grajsiński. Może z latami stracił młodzieńczy wygląd, lecz nie biegłość w nogach. Wyniósł ciało na kort, idąc na puentach wzdłuż białej linii serwowej, a stamtąd rzucił je na odległość 5 stóp na środek kortu, gdzie je znaleziono. Następnie wykonał bezbłędne fuetę, odwrócił się i tą samą drogą ruszył z powrotem, nie zostawiając żadnych śladów stóp. Ma pan, inspektorze, wyjaśnienie lorda Meridiu. Znakomite. Absolutnie znakomite. Muszę powiedzieć, że Meridiu nie traci nic ze swego sprytu. Jest równie zaskakujący i precyzyjny jak zawsze. Dobry wieczór, pan Miller Tindle, prawda? Tak, czy mam przyjemność z panem Wake? Owszem, proszę bardzo, niech pan wejdzie. Proszę mi podać swój płaszcz. Znalazł pan bez trudu wejście do zaułka? Oczywiście. Brawo! Ludzie na ogół mijają zaułek, nie umieją trafić. To miło z pańskiej strony, że pan przyszedł. Drobiazg. Znalazłem pański liścik po powrocie z Londynu. Dziś po południu. Cieszę się, wsunąłem go do pańskiej skrzynki na listy. Proszę bardzo. Co to jest? Ach, to jest wesoły Jack Tar. Dobroduszny marynarz. Jesteśmy wielkimi przyjaciółmi. Ja opowiadam dowcipy, a on się śmieje. Widzi pan? Napije się pan czegoś? Co pan woli? Whisky, gin, wódkę? Whisky. Z wodą sodową, wodą zwykłą czy z lodem? Tylko z lodem. Co to jest? A, taka gra. Dla dzieci? Zapewniam pana, że wcale nie dla dzieci. Proszę postawić tę figurę tam, gdzie stała. Niemało się nagłowiłem, zanim ją tam umieściłem. Studiuję już tę grę od wielu miesięcy i ciągle jej jeszcze nie zgłębiłem. Nazywa się Senat. To gra starożytnych Egipcjan. Polega na blokowaniu przeciwnika. Jeżeli wyjdzie kombinacja, następuje błysk. Proszę bardzo. Jak się panu mieszka w Londyn Cottage? Świetnie. Używa pan tego domku na weekendy, czy coś w tym guście? Coś w tym guście. Uroczy domek. Najlepszego.
ładnie chyba siada. Proszę mnie wybaczyć, posprzątam tu trochę. Właśnie doszedłem do rozwiązania zagadki morderstwa w mojej nowej książce, Ciało na korcie tenisowym. Czy zgadza się pan z opinią, że kryminał jest naturalnym odprężeniem dla szlachetnych umysłów? A kto to powiedział? Filip Guedala, historyk, znawca lat 30. Złoty wiek, kiedy każdy minister miał kryminał przy łóżku, a wszyscy detektywi mieli lordowskie tytuły. No ale pan tego nie może pamiętać. Może bliższe prawdy byłoby powiedzenie, że szlachetne umysły stanowiły naturalne odprężenie dla autorów kryminałów. Świetna uwaga. Wie pan, ja nawet i teraz ciągle umieszczam akcje moich książek w sferach wyższych. Mnóstwo ludzi uwielbia czytać o wyższych sferach, pomimo demokratyzowania systemu państwowego. Dziwi mnie, że telewizja dotąd nie adaptowała pańskich kryminałów. Boże broń. Dlaczego? Przecież takie kryminały stanowią żelazny repertuar telewizji. Ma pan na myśli te koszmarne widowiska, w których policja bez przerwy ugania się samochodami i zwraca się do każdego podejrzanego per koleś? No właśnie to mam na myśli. Nie, to nie jest w moim stylu. To jest kryminalna rzeczywistość, a nie fikcja. Jako rzeczywistość znacznie mniej bawi szlachetne umysły. Otóż to, znakomicie pan to ujął, drogi panie Milo. Jeśli wolno mi tak do pana mówić. Proszę bardzo. Dziękuję. Powinniśmy odnosić się do siebie przyjaźnie. Niech pan siada. Naleję panu jeszcze, i tak wyprzedziłem pana o jedną kolejkę. Podobno zamierza pan poślubić moją żonę. Wybaczy pan, że podnoszę tę kwestię, ale skoro Margaret wyjechała na kilka dni... Wyjechała? Tak, do krewnych na północy, więc pomyślałem, że to właściwa okazja, żebyśmy trochę ze sobą porozmawiali. Tak. Czy to prawda? Widzi pan, tak, prawda, oczywiście za pańskim pozwoleniem. No, oczywiście. No niechże pan nie wylewa tego za kołnierz. Prozit! Cieszy mnie, że pan nie jest taki jak większość młodych ludzi, którym się wydaje, że mogą robić co im się żywnie podoba, nie pytając nikogo o pozwolenie. Oczywiście, że nie jest. Doskonale. Cieszy mnie, że to słyszę. Wiem wobec tego, że nie będzie pan miał nic przeciw temu, abym zadał panu kilka pytań dotyczących jego rodziców i tak dalej. Moja matka urodziła się w hrabstwie Hereford jako córka farmer, a mój ojciec jest Włochem, który w latach 30. musiał wyemigrować do Anglii. Żydowskiego pochodzenia. Tylko po matce. No ale dla faszystów to było decydujące. Uważali, że samiec nie przekazuje tej zarazy w tak ostrej formie. Strasznie, strasznie. Pan, nie jestem religijny, prawdę mówiąc, jestem niewierzący. No drogi chłopcze, nie musi się pan tłumaczyć. My tu wszyscy jesteśmy liberalami. Ja nie mam żadnych uprzedzeń na punkcie Żydów, czy nawet pół Żydów. Powiem panu więcej. Niektórzy z moich bliskich przyjaciół są całymi Żydami. Mam jednak nadzieję, że nie wysunie pan żadnej obiekcji, jeśli dzieci zrodzone w pańskim stadle z moją żoną będą Anglikanami. Żadnej, jeśli Margaret będzie tego chciała. Na co nie rozmawialiście jeszcze? Jeszcze jakoś nie nawinął się ten temat. A, to jest pocieszające w pewnym sensie. Ale niech pan posłucha mojej rady i upowie się za anglikanizmem. To bardzo uprości sytuację. Kilka godzin w Wigilię Bożego Narodzenia, w Wielki Piątek, wyczerpie wszystkie obowiązki religijne pańskiej rodziny. Mój ojciec zawsze mawiał, większość ludzi styka się ze starymi przyjaciółmi tylko parę razy do roku. Więc dlaczego Pan Bóg miałby się gniewać, kiedy go się traktuje tak samo? Bardzo zabawne. Pański ojciec nazywał się Tindle? To nie brzmi jakoś po włosku. Nie, nazywał się Tindolino. Z takim nazwiskiem w Anglii w tamtych czasach, proszę pana, można było sprzedawać jedynie lody. No, a mój ojciec był zegarmistrzem, więc zmienił nazwisko. Dobrze mu się wiodło? Nie, zbankrutował. Wrócił do Włoch. Od czasu do czasu odwiedzam go, posyłam mu trochę pieniędzy. Rozumiem. A pan, czym pan się trudni? Turystką. Posiadam własne biuro podróży na przedmieściu Londynu w Dalwich. Podróżujcie z Tindlem, prawda? A gdzie pan mieszka? Mam mieszkanie nad biurem. Na przedmieściu Londynu w Dalwich. Tak, wynajmuję cały dom. Wie pan, to bardzo piękny, wygodny dom, XVIII-wieczny. Nie mam wątpliwości, że to uroczy dom. Ale wątpię, czy XVIII-wieczny klejnot architektury na przedmieściu Londynu Dalwich urzeka Margaret w tym samym stopniu co pana. Żona Margaret uwielbia stare domy. Nie może się doczekać chwili, kiedy tam zamieszka. Zdawało mi się, że ona już tam mieszka, przynajmniej przez kilka nocy na tydzień, czy się mylę? I wynajął pan zapewne weekendowy domek niedaleko nas, aby wzmóc częstotliwość tygodniowych kopulacji. Proszę pana, wynająłem ten domek, żeby być bliżej kobiety, którą kocham. Cierpimy oboje z tego powodu, że musimy mieszkać osobno, ale pan tego nie zrozumie. Być może.
Rozumiem, natomiast Marguerite na tyle by wiedzieć, że ona wcale nie uwielbia starych domów. Mieszkała w moim domu na tyle długo, żeby wilgoć i korniki domowe porządnie dały się jej we znaki. Na sam widok gotyckiego okna dostaje ataku histerycznego. A może dał się jej we znaki nie tyle dom, co osoba, z którą musiała w tym domu. Ostrożnie, ostrożnie, spokojnie. Zdawało mi się, że pan jest dobrze wychowany. Przepraszam, ale wyrażał się pan uważająco o mojej ukochanej. Wprost przeciwnie, snułem reminiscencję o mojej żonie. A przecież to na jedno wychodzi. No, czasami tak bywa. Założę się, że nie minie rok, a to pan będzie się wyrażał o niej uwłaczająco. Ja zaś będę piał z zachwytu nad nią, bo do tego czasu zdążę już zapomnieć, jak jest potwornie męcząca, próżna, zakochana w sobie, w ogóle jak obrzydliwie przebiega. Proszę pana, to, że pan nie kocha Marguerite, nie daje panu jeszcze prawa obrzucania ją z takim obelgiem. O umarłych nie mówi się źle, to pan miał na myśli? Pan się zapomina. Jeżeli spodoba mi się powiedzieć, że moja żona ma móżdżek 6-letniego dziecka, że gotuje jak właścicielka najmarniejszego pensjonatu dla ubogich i przejawia w miłości temperament śniętej ryby, to powiem. Pana, pan przybiera wiarę. I wcale nie potrzebuje pozwolenia jej kochanka. Idzie mi tylko o jedną informację. Czy pana stać, aby ją ściągnąć z mojego karku? Czy mnie stać? Czy pana stać na utrzymanie jej na stopie, do której wcale nie była przyzwyczajona przed poznaniem, ale do której teraz jest przyzwyczajona? No proszę pana, niech tylko Marguerite mnie poślubi, a nie będzie potrzebowała tego wszystkiego. Będzie miała inne życie, proszę pana. Pełne miłości, prostoty. Nie, no proszę. Proszę bardzo, może pan sobie pokpiwać z moich słów. W Anglii to niemal sport narodowy, kpić z miłości, prawda? Ja nie muszę kpić z miłości, po prostu nie wierzę panu. Marguerite pojmuje miłość jako łaszenie się potulnego, pokojowego pieska, a prostoty jako 10-karatowy brylant z kwadratowym szlifem zakupioną u najdroższego jubilera. Nie mam pojęcia, po co ja tu siedzę. Gdyby się pan troszkę bardziej wysilił, znalazłby pan o wiele bardziej entuzjastyczną publiczność. Zawiodłem się na panu. Kto to widział tak się podrywać i obruszać, gryząc wędzidła? Ja nie obruszam się i nie gryzę wędzidła. Wyraziłem jedynie swoje oburzenie. Diabla mi to wyglądało na dawniejsze oburzenie w stylu Rudolfa Valentino. W czyim stylu? Nieważne, niech pan siada. Pogadajmy o czymś, co nam obu ogromnie leży na sercu. O, Marguerite. O pieniądzach. Posiada pan jakieś pieniądze? Proszę pana, nie jestem milionerem, ale mam długoletnią dzierżawę domu, w którym porobiłem ostatnio poważne inwestycje. Obrót w moim biurze w tym roku rośnie z miesiąca na miesiąc. W przyszłym roku o tej porze... W przyszłym roku na święte nigdy. Innymi słowy, mówi pan, że w tej chwili jest pan goły. Przeżyję. O, nie wątpię, że pan przeżyje, ale tu nie idzie o przeżycie. Przypuszczam, że po ślubie z Marguerite będzie pan potrzebował szybkiego sportowego wozu, jakiejś małej posiadłości gdzieś na słonecznym południu i kilka metres. A dlaczego pan tak przypuszcza? Czy dlatego, że sam pan tego wszystkiego potrzebuje? Ja potrzebuję tego z całą pewnością, tak jak potrzebuje tych rzeczy każdy rozsądnie myślący mężczyzna. Rzecz w tym, jak to zdobyć. No, pan oczywiście to wszystko posiada. Ja? Skądże znowu? Posiadam tylko ten walący się dom. Żółwi samochód, najwolniejszy w całym hrabstwie Wilshire. I tylko jedną metresę, niestety. Finkę tę, która prowadzi saunę w Swindon. Ach tak, więc pan wie. Ja i Marguerite nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. Nie wyłączając nawet moich tajemnic, jak się zdaje. Thea jest kareliańską boginią. Matką jej była Ilma, najwyższe bóstwo powietrza. Ojcem Jumala, wielki stwórca. Jej złote włosy pachną żywicą. A jej kobaltowe oczy są tajemnymi leśnymi jeziorami Finlandii. A ja słyszałem, że jest chemicznie czystą blondynką. I że posiada w sobie tyle seksu, co zamrożona śnięta ryba. Na pańskim miejscu nie przywiązywałbym zbyt wielkiej wagi do tego, co panu opowiada Marguerite. Niech pan mi wierzy na słowo, że Thea jest bardzo poważną dziewczyną i bardzo mi odpowiada. No, oczywiście przy niej trzeba się wysilić. A więc dobrze się składa, że ja jestem nie lada wyczynowcem seksualnym w klasie olimpijskiej. Tak, ale przypuszczam, że ostatnio koncentruje się pan raczej na krótkich niż na długich dystansach? A wcale nie, drogi chłopcze. Jestem w szczytowej formie. Mógłbym kopulować na każdy dystans. W kadrze narodowej Anglii. Olimpijczycy powiadają, że najważniejsze jest brać udział w olimpiadzie, a nie ją wygrywać, więc każdy się może pocieszać nadzieją. Zamierza pan się z nią ożenić? Żenić się z boginią? Nie ośmieliłbym się. Mogłaby mnie zamienić w brzozę za taką czelność. Nie, no ja po prostu chcę z nią żyć. No i cóż pana powstrzymuje? Ściśle mówiąc, firma podpatrywaczy, których pan i Marguerite uważaliście za stosowne nasłać na mnie. Nie, proszę nie przybierać takiej niewinnej minki. Mówię o prywatnych detektywach, którzy od tygodnia koczują przed mieszkaniem tej. Więc pan ich dostrzegł.
Murzyn z najczarniejszej Afryki, z bielmem na oczach, który w życiu nie widział prywatnego detektywa, musiałby ich dostrzec. No bardzo mi przykro, ale to nie był mój pomysł. Rozumiecie, jak to płaci? Ja. Ciekawe, że pana stać na to. Nie stać, ale musieliśmy się jakoś zabezpieczyć. Na wypadek, gdyby pan zmienił zdanie i nie dał Margarity rozwodu. Drogi chłopcze. Stwierdzam dla uniknięcia nieporozumienia. Ja nie mam nic przeciwko pańskiemu małżeństwu z Margaret. Ja niczego bardziej nie pragnę, jak zobaczyć was razem, ślicznie ułożonych w łóżeczku. Ale to musi być na mur. Ja chcę się jej pozbyć do końca życia, a nie tylko na okres dwutygodniowej wycieczki z biurem podróży Tindle w ubiegłym sezonie. Proszę mnie posłuchać. Nie zna pan jej tak dobrze, jak ja ją znam. Wydaje się panu, że pan zna, ale to złudzenie. Widzi pan, rzecz w tym, że jeżeli ją pan zawiedzie, to znaczy, jeżeli zamknie jej pan kredyt w najdroższym magazynie w Londynie, jeżeli nie da pan jej dość pieniędzy na wyjazd na Jamajkę zimą, to ona w te pędy przyleci do mnie. Z Kamlą za pomoc finansową, niezależnie od tego, czy jest wierną, czy niewierną żoną, będzie mogła rościć pretensje finansowe. Pan nie będzie tak cholernie patetyczny. Zima na Jamajce? Ja w ogóle nie mam zamiaru zabierać ją zimą na Jamajkę. Niech się pan nie przejmuje takimi głupstwami. Niech tylko Margaret mnie poślubi. Nawet nie przyjdzie jej do głowy zwracać się do pana. I proszę się nie martwić, czy potrafię jej dać to, czego ona potrzebuje, dobrze? Rozumiem, chce pan we mnie wmówić, że jak tylko się pobierzecie, Margaret z największą rozkoszą przestanie kupować w wykwintnych magazynach i przeniesie się do tanich sklepików. No więc dobrze, jest przyzwyczajona do luksusu, a czyja to wina? O, to wcale nie jest wina, jeśli kogo na to stać. Tylko pytanie, czy stać na to pana? Ona wie, że się panu nie przelewa. Ale czy w czasie tych trzech sierankowych miesięcy wykazała choćby cień inklinacji do zmiany swych przyzwyczajeń? Czy zamiast francuskich likierów delektuje się musującym winem porzeczkowym, udającym szampana? Czy zamiast krepsizet zamawia budyń z proszku? Ja nie żartuję. Ile panu kosztował już ten krótki romans? 500 funtów. 800? 1000? I kiedy pan ostatnio wysłał pieniądze swojemu ojcu do Włoch? Teraz pan rozumie, dlaczego ja się tym przejmuję. Ja uprzedzam pana, ona pana zrujnuje. Za 2 lata będzie pan wyciśniętą gąbką z poważnym zadłużeniem. Ale często ja powtarzam, jej za dużo wydajemy. No, a sobie z tego nic nie robi. Nic nie robi. Srebrzysty śmiech, kokieteryjne przechylenie głowy. No, coś w tym rodzaju. No właśnie, otóż zaprosiłem pana tu dziś wieczór, abyśmy spróbowali rozwiązać ten problemik. W tym miejscu, jak to się mówi, napięcie w intrydze rośnie. Proszę. Naleję panu już. Nie. Wygodnie pan siedzi? Żył sobie raz pewien Anglik nazwiskiem Andrew Wyke, który jak większość jego współziomków został niemal wykastrowany przez urząd podatkowy. Aby uniknąć całkowitej utraty męskości, zwrócił się do swoich buchalterów tuż przed ostatnią dewaluacją. Oni mu poradzili, żeby zainwestował pokaźną sumę, coś około 300 tysięcy funtów, w biżuterii. Żona tego Anglika była tym naturalnie zachwycona. Jak to podarował jej pan te biżuterię? Mowy nie ma. Biżuteria stanowi moją własność. Ona o tym dobrze wie. Ale uważaliśmy, że równie dobrze może nosić tę biżuterię, jak i trzymać ją w banku. I tak jest ubezpieczona na pełną wartość. Chcę, żeby pan tę biżuterię ukradł. Co takiego? Najlepiej jeszcze dziś wieczorem. Margaret nie ma w domu. Idealna okazja. Nie, no pan żartuje. Nie, ja nie żartuję. Ale... No, a co ze służbą? A wysłałem małżeństwo Hawkinsów, którzy u mnie służą, żeby sobie pobrodzili po morzu przez 2 doby. Wrócą dopiero w niedzielę wieczorem. Dom jest pusty. Ach tak. Co pan powie na moją propozycję? Pachnie kryminałem. No oczywiście, to jest kryminał. Wszystkie śmiałe próby zdobycia większych pieniędzy w Anglii muszą pachnąć kryminałem w naszych czasach. O ile biżuteria nie jest w banku, leży w skrytce pod schodami. Tam się właśnie znajduje w tej chwili. Wszystko, co pan ma do roboty, to ukraść ją. Sprzedaj za granicą i żyć szczęśliwie do końca dni swoich u boku Marley. A wszystko, co ja mam do roboty, to zainkasować premię ubezpieczeniową i żyć szczęśliwie do końca dni moich u boku tej.
pan mnie zaprosił tutaj w tym celu, żeby rozwinąć przede mną szmatławą intrygę, jak wyłudzić pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego? Przykro mi, że pan uważa intrygę za szmatławą. Wydawało mi się jasne i bardzo proste. Owszem, jest bardzo jasne i bardzo nieproste. Dobrze. Załóżmy, że posłucham pana i że zabiorę biżuterię. Proszę pana, jeżeli ją sprzedam pod własnym nazwiskiem, przez aresztuję ją natychmiast po zameldowaniu przez pana o kradzieży. A jeżeli ją sprzedam paserowi, zakładając, że w ogóle jakiegoś pasera znajdę, przecież dostanę minimalny procent wartości biżuterii. Nie od paserów, których ja znam. A jakich tam paserów pan może znać? Znam kilku najlepszych paserów w Europie. Ostrożnych, a mimo to hojnych. Natknąłem się na nich przed kilku laty, prowadząc studia do mojej książki. Śmiertelna afera brylantów Driusa. No nie czytałem. Och, niech pan żałuje. Książka szalenie chwyciła. Sprzedano 500 tysięcy egzemplarzy, niech pan przeczyta. Ale ja już skontaktowałem się w pańskim interesie z pewnym dżentelmenem w Amsterdamie. Potraktuję pana elegancko. Nie dostanie pan pełnej wartości biżuterii, ale jakieś 2/3, powiedzmy. 200 tysięcy funtów. I to w gotówce. Przepraszam bardzo, ale z jakiej racji ten ktoś miałby być aż tak hojny? No ponieważ dostanie coś, czego na ogół paserze nie dostają, mianowicie dowód nabycia biżuterii. Ja panu ułatwię nie tylko kradzież biżuterii, ale i rachunków, które dostałem przy jej nabyciu. Dostarczy pan temu dżentelmenowi po prostu biżuterię razem z rachunkami. A teraz zastanówmy się, co wykryje towarzystwo ubezpieczeniowe, kiedy przystąpi do badania sprawy, podejrzewając jakiś kant, powiedzmy. Wykryje tylko tyle, że jakiś osobnik podający się za Andrew Wyka sprzedał biżuterię za 200 tysięcy funtów w gotówce. Nie uwolni to towarzystwo ubezpieczeniowe od obowiązku wypłacenia mi odszkodowania. Twardy orzech. Niech się pan nad tym zastanowi. Nie, nie musi się pan śpieszyć, mamy czas. Czy ja mogę panu zadać jedno pytanie? Ja wiem, że jest głupie, ale czy pan kiedykolwiek miał do czynienia z... Czy popełnił pan kiedyś jakieś prawdziwe przestępstwo? Tylko przed oczyma duszy mojej, żeby się tak wyrazić, obmyślając intrygi moich książek. St. John, Lord Meridew nie miałby co robić, gdyby mu nie dał przestępstwa do wykrycia. Kto taki? A mój bohater. Inspektor St. John, Lord Meridew, znany milionom czytelników w cywilizowanym świecie. Wielka beka Porto z twarzą świętego Mikołaja, tak go opisuję. Znawca literatury klasycznej. Zamiłowany w dobrych fajkach i kiepskich kalamburach, ale człowiek obdarzony nieomylnym węchem, który zawsze wywącha zło i któremu nie dorówna nikt w całej mundurowej policji. A, oczywiście, w pańskich książkach pewnie policja jest zawsze głupia i nie potrafi rozwikłać żadnej zagmatwanej zbrodni. Tylko detektyw amator wie, co w trawie piszczy. Tylko, że tak bywa jedynie w wymyślonych kryminałach. A nasz kryminał byłby prawdziwy. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z różnicy i wiem, że agenci towarzystw ubezpieczeniowych, którzy prowadzą dochodzenia, są sprytni jak diabli. Dlatego, jak to się mówi, trzeba wszystko zapiąć na ostatni guzik. Tak, że powiedziałbym, że jest pewna różnica między fikcją literacką a prawdziwym życiem. Jeszcze coś. A skąd ja mam wiedzieć, że cała ta kradzież jest po prostu zwyczajną pułapką? A tak, może tak naprawdę jest pan wściekły z powodu mojego związku z pańską żoną i chętnie poświęciłby pan 5 lat olimpijskich wyczynów seksualnych, byle tylko mnie wpakować za kratki, proszę pana. Niech ja tylko stąd wyjdę, wystarczy anonimowy telefonik na policję. Mam zostać z Margaret na karku i perspektywą kłótni do końca mego życia. Mam ciągle znajdować noszone pończochy na tacy ze śniadaniem. Sztuczne rzęsy w umywalce i stos buteleczek mleczka, smarowidła, olejki. Mam być ciągle narażony na ustawiczne słuchanie rytualnego jazzu i nieustającej pustej gadaniny. No, oczywiście mógłbym pana zadenuncjować, nic łatwiejszego, ale w jakim celu? No, musi pan sam zdecydować, stary. Ja? No, jeśli pan mi nie ufa. Nie, no ufam, ale... Moja propozycja jest bardzo prosta. Ma pan kosztowną kobietę i ani grosza przy duszy. Wydaje mi się, że jeżeli chce pan zatrzymać Margaret przy sobie, nie pozostaje panu nic innego, jak ukraść moją biżuterię.
A to dlaczego pan jej nie ukradnie i nie oddaje mnie? Z tej prostej przyczyny, że włamanie musi wyglądać jak prawdziwe. Trzeba się naprawdę włamać. No to dlaczego pan się nie włamie? Pan jest gwiazdorem w tym planie, ja tylko producentem. 200 tysięcy funtów? 200 tysięcy. Wolne od podatków. W gotówce. Ile wycieczek musiałby pan zorganizować w swoim biurze podróży, żeby sklecić taką sumę? Dobrze, zrobię to. Gdzie mam się włamać? Zaraz, wolnego! Przede wszystkim musi się pan przebrać za kogoś innego. Ale po co? No przypuśćmy, że ktoś zobaczy pana wchodzącego przez okno. A któż by mógł mnie tu zobaczyć? Przecież nie ma żadnych okien naprzeciw pańskiego domu. Nigdy nic nie wiadomo. Jakaś migdaląca się parka może się napatoczyć. Albo gwałciciel owiec. I niech pan pamięta, drogie chłopcze, o śladach. Musimy pozostawić ślady stóp dla policji Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Nie powinni znaleźć śladów pańskich stóp na rabacie albo guzika z tej pięknej marynarki leżącego elegancko na parapecie. Musi się pan przebrać za kogoś innego. Co pan proponuje? Dziękuję bardzo. Margaret musiała panu z pewnością opowiadać, że kiedy byliśmy młodzi, tośmy się stale przebierali. Bawiliśmy się w amatorski teatr, maskarady, bale kostiumowe, także ciągle występowaliśmy w coraz to innej postaci. Już nigdy mnie nie wspominało. Nie? No cóż, to już było tyle lat temu. No ale zobaczmy, co my tu mamy. Maska na twarz. Maska czapka. Peter w paski. I torba. Wie pan, ja myślę, że ja nie powinienem się afiszować z tym, że jestem włamywaczem. Ku Klux Klan w Anglii. No może i racja. O, to mój ulubiony kostium. A co by pan powiedział na ojczulka złotą rączkę? A litość boską. Trudno panu dogodzić. Ja widzę, że pan się doskonale bawi. Tylko zapomina pan, że igra pan moją wolnością. Chcę tylko wnieść odrobinę romantyzmu do nowoczesnej zbrodni, a przy okazji do pańskiego życia. Żona Marguerite wniesie w moje życie tyle romantyzmu, ile mi potrzeba, ale dziękuję za dobre chęci. Marguerite, romantyzm jest tak wyzuta z romantyzmu, że nie potrafiłaby nawet nakłonić Johanna Strausa do zatańczenia walczyka. Te kostiumy są cudowne, ale nie ma pan po prostu starej pary gumiaków? Deszczowca jakiejś pończochy, którą sobie na głowę włożył? Starą parę gumiaków i pończochę? Jakież to brzydkie. Na tym polega całe nieszczęście ze zbrodnią w naszych czasach. Zagraż wyobraźni. Niech pan sam powie. Czy serce podchodzi panu do gardła, kiedy pan słyszy, że gdzieś tam zrabowano ciężarówkę z papierosami? Nie bardzo. No oczywiście, że nie. Albo że 13-letni nocny stróż dostał ołowianą rurą po głupiej głowie za to, że wsadzał nos w nie swoje sprawy? Nie, no oczywiście, że nie. No, więc co się z panem dzieje? Gdzie się podziała pańska inwencja? Dodajmy naszemu przestępstwu prawdziwego blasku lat 30. Niech pan pomyśli o całej cudownej rekwizytorni tamtych czasów. Sopel lodu jako sztylet. Tlący się papieros na popielniczce. Trucizna nie pozostawiająca śladów. Zwęglony papier fioletowego koloru w kominku. Krzyk mordowanej kobiety. Jesteś pan skończony. Słucham. Płyta gramofonowa udająca prawdziwą rozmowę. Zaciśnięta dłoń wystająca z sufitu. Jezus Maria, ależ pana poniosło. Dlaczego nie miałem sobie ulżyć?
Szykujemy się do popełnienia wielkiego przestępstwa. Czy nie chciałby pan, aby pański arcywróg, mój inspektor Ploder, niestrudzony niuchacz ze Scotland Yardu, starał sobie podeszwy, szukając winnego? Pan jest gwiazdorem w tym spektaklu. Pana będą poszukiwać. O! A może to? Markiz de Sade. No, nie? No, trudno panu dogodzić, wybredny pan. Niewiele nam już pozostało. No, wobec tego będziemy musieli zadowolić się strojem klauna. Przecież to okropność. Nie umie pan sobie dopowiedzieć scenerii, blichtr, światła areny, tresowane konie, gwałt tłumu. Wszystkie dzieci będą za panem wołać Milo! Dobrze, już nie będzie kostium klauna. Proszę mi podać swoją marynarkę, powieszę ją. No nie chcemy przecież, żeby policja znalazła jakieś nitki z tego pięknego ubrania. A, koszulę i spodnie też poproszę. Co takiego? No oczywiście, pan przecież wie, a co ojcu sprytni w tych laboratoriach policyjnych. Niech pan się nie wstydzi, proszę się rozebrać do inexprimabli. Ja potrafię poznać się na dobrze ułożonym chłopcu i widzę, że pan jest bardzo dobrze wychowany. Dziękuję bardzo. Na pewno układa pan równiutko spodnie przed snem. Koszula. Dziękuję. Dziękuję. Szybka, niezawodna służba lokajska zawsze do usług, jaśnie pana. Daj klaunowi palec, a połknie ci całą rękę. Co? Nic, nic, przyszło mi na myśl pewne stare przysłowie. 200 000 wolno od podatku. I to w gotówce. Ecco Milo! Bravissimo, brakuje tylko butów. Proszę. Zdałbym się zamiast znać. Ja on zawsze wesoły. Dobrze, możemy kontynuować tę maskaradę. Oczywiście jestem na pańskie rozkazy. Oto narzędzia pańskiego procederu. Diament do cięcia szkła, żeby pan się mógł dostać do środka. Kawałek kitu, żeby złapać nim ciętą szybę, żeby nie spadła z trzaskiem na podłogę i nie obudziła zgłodniałego dobermana, który może się gdzieś kryć w mieszkaniu. I stetoskop. Stetoskop? A, skonstruowany specjalnie na użytek kasiarzy. Teoretycznie biorąc, próbuje pan otworzyć zamek, nasłuchując pracy bębla. Aha. Zamek się nie poddaje. Wobec tego stosuje pan nitroglicerynowy materiał wybuchowy. Jak to nitroglicerynowy materiał wybuchowy? Tak, ale proszę tu zostawić mnie. A co by pan powiedział na jakiś wymyślny szczególik, aby ukoronować całe przedsięwzięcie? Coś w rodzaju fotografii z autografem dla pana, sławnego króla klaunów Groka, zatkniętej za odłamek szyby. Dlaczego pan od razu nie wynajmie całej strony reklamowej w Time? Nie opiszę dokładnie naszego przedsięwzięcia. Chciałem tylko ułatwić zadanie mojemu inspektorowi Ploderowi, który węszy jak wół, ale skoro panu się ten pomysł nie podoba... Proszę, to figura papierowa z pańskiej książki. Prawdziwy detektyw będzie z gatunku rannych ptaszków i wszędobylskich. A ja mogę z panem się założyć o ostatniego funta, że nie potrafię zrobić kroku w tym przebraniu. Nie, na litość boską. Przecież te buty są idioty. Nie, niech pan nie zdejmuje tych butów. Nie widzi pan całego obrazu. Hrabstwo Wiltshire sparaliżowane ze strachu. Zachodnia Anglia wreszcie. Ludzie zadają sobie pytanie, gdzie wielkie buty uderzą tym razem. Te buty powiedzą policji tylko tyle, że ma do czynienia z wybitnym fachowcem, który nie chciał zostawić śladów swoich stóp na rabacie i zamaskował je w sposób cokolwiek ekscentryczny. No gotów pan, ma pan wszystko? Tak. Diament do cięcia szkła, kit, stetoskop, maska. Nie. Tak. Doskonale. Doskonale. Teraz niech pan wyjdzie drzwiami. Niech pan okrąży dom, przejdzie przez trawnik. Aha. Na prawo zobaczy pan szopę, znajdzie pan w niej drabinę. Niech pan ją weźmie i przystawi do okna, żeby pan mógł się dostać do środka. Ale przecież to jest parter. No ale to wysoki, ale... A może pan pójść ze mną i przytrzymać tej drabiny? Nie, nie, nie. Ja mogę zlecieć. Nie chcę przecież, żeby zostały ślady moich stóp na rabacie. A ja mam maleń wysokości. O, no to niech pan zamknie oczy i stawia jedną nogę na drugą. Okej. Powodzenia! Dziękuję. Pan zabiera swoje przeklęte buciory z moich róż! Co pan wyrabiał? Niech pan to zostawi. Zabieramy się do
skryty. Nie, nie, tak od razu. Przecież nie może pan wiedzieć, gdzie znajduje się biżuteria. Musi pan najpierw szukać. Niech pan idzie do sypialni, powyrzuca trochę rzeczy. Niech pan wyrzuci jakieś ubrania. Najlepiej rzeczy Margaret. Niech pan nie układa tego jak w walizce. Proszę to rozrzucić, co? Nie widział pan nigdy mieszkania po włamaniu? No uwaga, ostrożnie. Teraz niech pan szuka w szafie. Niech pan pogrzebie tam trochę i wyrzuci rzeczy. No, wystarczy. Te koszule były szyte dla mnie na miarę. Przez firmę ubierającą królów. Nie, ja to muszę robić fachową, gdyby włamywacz wybierał. Co ma wyrzucić, a co nie, to by wzbudziło podejrzenia. Chryste panie, niech pan już przestaje! Teraz niech się pan włamie do komódki. Niech pan podważy łomem. Co? Przecież nie dał mi pan łomu. Zaraz postaramy się o łom. Szczerze mówiąc, Milo, w życiu nie widziałem włamywacza tak wyprutego z ikry jak pan. Ja pojęcia nie mam, co Margaret widzi w panu. Dobroć i zrozumienie pokrewnej duszy, jeśli pan chce wiedzieć. Tak jakby tygrys bengalski układał się do snu z dopiero co urodzoną antylopką. A jednak jesteśmy o wiele bardziej szczęśliwi niż pan ze swoją dziewicą z lodu. No pan prawdopodobnie traktuje swój romans bardziej serio, w tym cała różnica. Pana, człowiek, który chce kochać, musi się odnosić serio do miłości. Człowiek musi odnosić się serio do zbrodni, jeśli chce, żeby go było stać na miłość. No, niech się pan włamie do komódki. Tu leży szczęka, wygląda na męską. No, proszę tu natychmiast włożyć powrotem. Przepraszam pańska, zapasowa. Ale już tamto odejdzie. Proszę uważać, proszę nie deptać. Proszę czekać. Liczę. 5, 4, 3, 2, 1. Włączam! Wybuchło. Niech pan tam włazi. Po cholerę trzęsie pan tym! To jest szkatułka z biżuterią, a nie grzechotka. Ja myślałem, że to może jest jakaś ukryta sprężyna, bo jest zamknięta na klucz. Pan złamie zamek i otworzy ją. No Chryste, panie, ma pan w sobie tyle szwungu, co 20-letni terrier cierpiący na uwiąz starczy. Szkoda to niszczyć, taki ślicze. Wielki Boże. Aha, Mojżesz spogląda na ziemię obiecaną. Niech pan popatrzy na ten naszyjnik z rubinów piękny. Widzieliśmy go podczas naszego miodowego miesiąca. Fantastyczny. A mnie się on specjalnie nigdy nie podobał. Te rubiny wyglądały na szyi Margaret jak krople krwi. Chciałbym, żeby tu mój ojciec teraz był biedny stary frajer. Niech pan teraz to wszystko włoży do kieszeni, ja zaraz znajdę rachunki. Doskonale, teraz się zabawimy. Nadchodzi chwila, kiedy gospodarz domu, słysząc jakiś hałas, zaskakuje włamywacza. Ale... Wywiązuje się walka, w której obaj demolują pokój. Zaraz. Po co w ogóle pan mnie ma zaskakiwać? No, przecież muszę pana zobaczyć, żeby potem dać móc policji pańską, pański rysownik. No co pan sobie wyobraża? Nie, naturalnie. A chyba, że tak dobrze, do jakiego stopnia mamy zdemolować pokój? Porządnie, niech pan przewróci do góry nogami kilka krzeseł. Niech pan rozbije jakieś porcelanowe ozdoby, musi pan demolować przekonująco. Ale nie po kartagińsku! Nie tak, aby kamień na kamieniu nie został. Co? To pan nazywa przekonującym demolowaniem? Jeszcze ciągle nie wygląda tak naturalnie, jak powinno. Hej! Zaraz, chwileczkę zabijemy. Bierzmy się do walki, zaraz będziemy mieli podejść. Przecież to boli. No i wracaj pan na ring, jeśli pan nie marzy. Ta walka jest ukartowana, no. W tym miejscu pan wali we mnie z całej siły. Jak to, na serio? No oczywiście, muszę mieć jakiś prawdziwy gust do pokazania policji, kiedy się tu zjawi. No, myślałem, że to posunięcie spodoba się panu. Czym by tu panu przyłożyć? Nie, tą figurką, jeśli tu panu nie robi różnicy. O! Tego mi potrzeba pogrzebać! Dawne narzędzie zbrodni! Nie tak mocno, Milo! Niech się pan tak nie unosi!
Ja staram się tylko dobrze wypaść w roli. No nie mówiliśmy przecież o narzędziu mordu. Mówiliśmy o jakimś przedmiocie, przy pomocy którego pan zadaje mi ogłuszający cios. Według klasycznej formuły, po czym ja na jakiś czas tracę przytomność. Zaraz, o jakim przedmiocie mówiliśmy? No niech pan ruszy mózgiem i coś wymyśli. Wiem. Może mnie pan ogłuszyć rewolwerem. Nie, wie pan, my zawodowi włamywacze nie bardzo lubimy posługiwać się bronią pana. Ale pan jako skończony amator może pokonać te skrupuły. Proszę. Jak się panu podoba ta zabawka? Nie sądzi pan, że ta paskudnie wyglądająca lufa jest właśnie narzędziem, jakiego pan potrzebuje? Naładowany? Oczywiście. Jaki byłby z tego pożytek, gdyby nie był naładowany? A może powinien wystrzelić w czasie walki, jak pan myśli? Ale po co? No dodałoby to wiarygodności moim zeznaniom, że pan mi groził rewolwerem. Słysząc jakiś hałas i obawiając się złodziei, chwyciłem rewolwer i szedłem zobaczyć, co się dzieje. I pan mnie zaatakował. W czasie walki broń wypaliła, ja stary strachaj, bo pozwoliłem takiemu brutalowi jak pan odebrać mi broń. Potem pan zagroził mi tą bronią. Związał i zakneblował. No, no ja. Może być. No. Bez wielkiej imaginacji, ale wiarygodne, co? No, to co by tu poświęcić? Krista, panie, co pan robi? No, mógłby pan chociaż pochwalić ten celny strzał. Co za celny strzał? Drobiazg. Na pochybel wszystkim mieszczańskim bibelotom. Brawo. Co za wspaniała zabawa. Znał pan Charlie'ego Bigby? Złom? Nie. No, bardzo był zabawny. Ja widziałem kiedyś, jak jednym strzałem trafił 3 pary kaczek. A niestety, były to tylko porcelanowe kaczuszki na kominku w salonie jego cioci. Ja powiedziałem, że nie miał prawa do nich strzelać, bo działo się to akurat w czasie ochronnym dla kaczek. Powiedziałem panu, on się zawsze śmieje z moich dowcipów. To wcale nie jest takie zabawne. Na niektóre stwory wolno polować przez cały Boży rok, na przykład na uwodzicieli i złodziei cudzych żon. Co mamy robić z tym pistoletem? Całkiem wyraźnie biorę pana na cel. Dlaczego to miłość boską? Za chwilę pana zastrzelę. Pan nie? Jezusie kochany, to chyba jakaś nowa gra! Tak! Gramy w tę grę, odkąd pan tu przyszedł. Nazywa się ta gra Zaraz pan umrze i nikt nie będzie podejrzewał morderstwa. Znaczy, że cała ta historia pod tytułem ukradli pan biżuterię mojej żony była po prostu... Oczywiście, zaprosiłem pana tu, aby pan zaaranżował okoliczności swojej własnej śmierci. Włamanie, przebranie, biżuteria w pańskiej kieszeni, gospodarz domu zdenerwowany i pada fatalny strzał. Może nawet doczekam się pochwały od policji za wagę. Proszę, proszę, niech pan przestanie, błaga pana. Co, znajduje pan jakąś lukę w tym scenariuszu? Policja odkryje, co mnie łączy z Margaret. Będę wiedzieli, dlaczego pan mnie zabił. Mam pełne prawo rozprawić się z facetem w masce okradającym mój dom późną nocą. A skąd miałem wiedzieć, kim pan jest? Nie. Sąd będzie mi głęboko współczuł. Własność zawsze była uważana w Anglii za coś znacznie ważniejszego od ludzi. Nawet Margaret dojdzie do wniosku, że był pan pospolitym awanturnikiem, który kochał ją dla jej biżuterii. Od marny złodziejaszek, któremu kradzież wydawała się mniej uciążliwa od małżeństwa. Pan już jest zdechłym psem. Poddaj się, naprawdę chcę to zrobić. Ale dam panu sportową szansę. Dlaczego pan nie ucieka? Ewa. Dać panu szansę pakowania mi kulki w plecy na zimno! Na gorąco chciałem wam powiedzieć, ale tak czy inaczej zabiję pana z zimną krwią. Boga, niech pan przestanie wierzyć, bo pistolet pistoletem jadę z doszedł. Powinno to panu pochlebiać, że wyrządza panu zaszczyt, odbierając panu życie na wesoło, dając panu główną rolę w z góry zaaranżowanej farsie. Żeby to ująć inaczej, pańska śmierć da chwilę wytchnienia szlachetnemu umysłowi. Ale Andrew, przecież to nie jest powieść kryminalna, to jest prawdziwe życie. Pan chce popełnić prawdziwe morderstwo, zabić żywego człowieka. Może nie powinienem użyć broni, rzeczywiście. Może powinienem panu wsadzić między żebra nóż do krajania szynki i zostawić pana pośrodku pokoju twarzą do podlogi i pańska krew barwiłaby posadzkę głęboko czerwienią. Ale nie, najlepiej jednak będzie, jeśli posłużę się autentycznym narzędziem zbrodni z lat 30. Kij golfowy. Mam odpowiedni kij w swoim sprzęcie golfowym. Znajdą pana przypuszczalnie w kominku porządnie zmasakrowanego. Nie. Policja znajdzie po prostu następującą sytuację. Po walce wbiega pan na schody. Ja dopędzam pana na podejście i w czasie wznowionej walki strzelam do pana. Nie. Nic nie udaje się tak dobrze jak prosty pomysł. Nie uważa pan mi dostawać. Wstawać! Wie, że Karol I włożył 2 koszule idąc na ścięcie, jeśli zadrże z zimna, mówił
Wrogowie moi powiedzą, że to ze strachu. Nie narażę się na takie zarzuty. Pan też musi zachować godność, wchodząc po schodach na szafot. Dlaczego? Niech się pan nie marzy, nie przypuszcza pan chyba, że to mnie wzruszy. Ale ja muszę wiedzieć dlaczego. Zdumiewa mnie pan. Ale skoro pan pyta, moja odpowiedź będzie bardzo prosta. Nienawidzę pana. Nienawidzę pańskiej przystojnej twarzy i swobodnych manier. Nienawidzę pańskiej młodości. Pan naprawdę przypuszcza, o marna kreaturko, że podaruje panu żonę i biżuterię, że mógłbym się do tego stopnia uśmiechnąć? Ale dlaczego nie? Przecież pan jej nie kocha. Należy do mnie, czy ją kocham, czy nie. Ja ją znalazłem, utrzymywałem i przyzwyczaiłem się do niej. A był czas, że ona mnie kochała. Ale teraz kocha mnie. A pan jest jak pies ogrodnika, co sam nie zje i drugiemu nie da. Jak wściekły pies ogrodnika, którego należy zniszczyć. A pan jest człowiekiem przebranym za klauna, który za chwilę będzie zabity. Niech pan wkłada maskę. Niech pan to włoży. Doskonale. Żegnaj, pajacu. Gem i set wygrany. Tak, to ja, Hawkins. Gdzie wy jesteście? Co? Należało sprawdzić rozkład jazdy. Sam musiałem robić sobie kolację przez 3 dni. Tak, tak, ale wiecie przecież, że bez was i waszej żony jestem jak bez ręki. Nie mogę ciągle jadać fasoli z puszki. No dobrze, jutro rano. Ale żeby to było z samego rana. Czekam, do widzenia. Przepraszam, że nachodzę pana o tak późnej porze. Chciałbym z panem zamienić kilka słów w bardzo ważnej sprawie. Z komisariatu naszego hrabstwa, Piotr. Proszę bardzo, proszę, niech pan wejdzie. Zawsze się cieszę, kiedy widzę policję. Wszyscy, proszę pana, mają podobny stosunek do policji. Ludzie są na ogół alergiczni na naszym tle, że się tak wyrażę. Napije się pan ze mną drinka, inspektorze, czy też wymówi się pan tym, że nie pije na służbie? Przeciwnie, proszę pana, ja piję tylko na służbie, nie stać mnie na picie poza służbą. Czym mogę panu służyć? Proszę pana, prowadzę śledztwo w sprawie zaginięcia. Zaginięcia? Jakiego pana milotnik, zna go pan? O,
Owszem, to ten facet, który wydzierżawił Laundry Cottage. Wyszedł z domu w piątek wieczór i od tego czasu nikt go nie widział. Co pan mówi? Pan dobrze zna tego dżentelmena. Bardzo powierzchownie. Był tu u mnie kilka razy. A w czym mógłbym panu pomóc? Proszę bardzo. Kiedy pan po raz ostatni widział pana Tindla? Kilka miesięcy temu. Nie przypominam sobie dokładnej daty. Jak powiedziałem, nie jest moim bliskim przyjacielem, tylko znajomym. Ciekawe. No nie bardzo się to zgadza z naszymi informacjami. Prawdę powiedziawszy, pan Tindle mówił dwa dni temu do Jacka Bena, właściciel baru pod Białym Lwem, że właśnie wybiera się do pana. Właściciele barów słyną z nieścisłych informacji, panie inspektorze. Czerpią je z pijackich plotek. Ja przekonałem się niejednokrotnie, że informacje tego Jacka Bena nie zawsze pokrywają się z prawdą. Ciekawe, czy według pana ta informacja pokryje się z prawdą? Jaka mianowicie? Pewien mężczyzna, przechodząc koło pańskiego domu, przedwczoraj w nocy odniósł wrażenie, że toczyła się tu ostra walka. Dostrzega pan tu ślady takiej walki? I że padły strzały. Strzały? Tak, że na dościadek ma wrażenie, że padły trzy strzały. A może gaźnik samochodu? Nie, proszę pana, to były strzały z broni palnej. Nasz świadek nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. A czy może mi pan powiedzieć, dlaczego czekał pan aż dwa dni, żeby tu przyjść i zapytać mnie o to wszystko? No, sprawdzanie takich informacji trwa dłużej niż pan przypuszcza. Staram się najpierw dokładnie ustalić fakty, zanim decydujemy się niepokoić takiego dżentelmena jak pan. Ale jakie fakty? Kiedy nasz świadek doniósł o tym wydarzeniu, przeprowadziliśmy śledztwo w okolicy. Jak powiedziałem, Ben bardzo nam pomógł. Wzór obywatela. Najzupełniej się z panem zgadzam. Otóż powiedział, że pan Tindle wpadł na jednego do baru w piątek wieczór i powiedział, że właśnie idzie do pana. No, ponieważ pan Tindle to nowy człowiek w okolicy, więc uważaliśmy za konieczne przeprowadzić z nim rozmowę, żeby się przekonać, czy nie potrafi rzucić jakiegoś światła na sprawę strzału w pańskim domu. No, ale jak powiedziałem, pan Tindle znikł. Ale co ja mam z tym wspólnego? Nie było go w domu przez całą sobotę, ani dziś. Zachodziliśmy tam ze sześć razy, proszę pana. Nie czuję, inspektor Meridiu, bohater moich książek, byłby dumny z pana. Ale jeśli to wszystko, panie inspektorze... Kiedy wyszliśmy do domu pana Tindle, żeby się przekonać, czy nic złego mu się nie przytrafiło, znaleźliśmy tę oto kartkę, proszę pana. Musimy natychmiast porozmawiać, proszę przyjść w piątek wieczór w pół do ósmej, łaj. Ośmielę się zapytać panią Łajk, czy to pańskie pismo? Proszę mi powiedzieć. Owszem, to bez żadnych wątpliwości moje pismo. Powiedz jednak, pan Tindle tu był. Tym razem ten Jack Ben powiedział prawdę. Czy był pan uprzejmy odpowiedzieć na moje pierwsze pytanie? Jakie? Czy w tym domu miała miejsce walka przedwczoraj w nocy? No, w pewnym sensie tak. Graliśmy pewną grę. Jaką grę, proszę pana? Trudno to wytłumaczyć, nazywa się włamanie. Bardzo proszę, niech pan nie żartuje. Czy w tym miejscu nie powinien pan powiedzieć, że nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji? No, przychodzi do pana pewien mężczyzna. Słychać strzały, wywiązuje się walka, proszę pana, co by pan pomyślał na moim miejscu? Sprawa oczywista, ale pozory bardzo często mylą, inspektorze. Inspektor Meridiu, bohater moich książek, udowodnił kiedyś na podstawie złej ortografii, opartej o wymowę fonetyczną, że dokument napisany rzekomo przez głuchoniemego został sfałszowany. A ja czekam na wyjaśnienie. Tindle przyszedł około w pół do ósmej i wyszedł po upływie jakiejś półtorej godziny. Od tego czasu go nie widziałem. Nikt go nie widział, proszę pana. Bzdura, chce pan powiedzieć, że ja zabiłem Tindla? Że pan zabił Tindla? Ciekawe, bo ja słowem nie wspomniałem o zabójstwie. No, ciekawe, to pan powiedział, nie ja powiedziałem. Nie. Ta stara sztuczka nie uda się panu ze mną. Być może, proszę pana, od pewnego czasu pana Tindle łączył intymne stosunki z pańską małżonką, ach, czy tak? Tak, więc i o tym pan wie. No przypuszczam, że nic się nie da ukryć w tej małej mieścinie. Święto, prawda, proszę pana. Mam nadzieję, że pan inspektor nie robi aluzji do zabójstwa w afekcie. Nie, ja nie zabijałbym z powodu Margaret. To tak jakbym wsadzał komuś nóż w plecy za to, że mi zabrał łyżkę białego budyniu migdałowego z proszku.
Ja bardzo lubię włodyni z białego proszku. Proponam, taki proszek to gotowy deser w domu w razie potrzeby. Wszyscy państwo mieliście albo środki, albo motyw, albo okazję do popełnienia tej zbrodni. Rzekł inspektor Doppler w zamyśleniu, żując dodatkową łyżkę białego budyniu. Ale tylko jedna osoba miała wszystkie trzy motywy. Otóż to, proszę pana. A tą osobą jest... Przepraszam, panie inspektorze. Opowiem panu, co tu naprawdę zaszło. Słucham pana. Mam pana przekupić, żeby pan uwierzył? Nabiję się jestem. Zdaje się wiadomo, Tindl miał romans z moją żoną. Otóż ja należę do rzadkiego chowu ludzi, którzy zupełnie szczerze umieją przegrywać z uśmiechem, pod warunkiem, że przeciwnik gra podług tych samych reguł, co ja. Ale żeby przegrać do włoskiego przybłędy, który zgrywa się na romantycznego kochanka i w dodatku myli moją nudę z impotencją, a moją zdrową energię bierze za narcyzm, no, tego już za wiele. To tak, jakbym w tenisie stawał do każdego gema z 30 punktami do tyłu i sędzią nastawionym przeciwko mnie. No słowo, chce pan powiedzieć, że nie potrafił się pan pogodzić z sytuacją, czy tak? Najbardziej wyprowadzało mnie z równowagi to, co mówił o mnie, a co Margaret później mi powtarzała. Chcę powiedzieć, że żaden mężczyzna nie lubi słychać dowcipów swego rywala o sobie jako opowieści do poduszki kochanki. Co takiego mówił? Wie pan, takie różne obleśne, nieprawdziwe bzdury, które każdy kochanek wygaduje pod adresem każdego męża. Łatwo im to idzie z ogłupiałymi kobietami, które upojone są drugą młodością i penisomanią. Tak się nie gra. Pan zdaje się uważać małżeństwo za grę, panie Łajk. Nie, nie małżeństwo, inspektorze. Seks. Seks jest grą, a małżeństwo punktem karnym. Kręcimy się w kółko, punkt po punkcie, pchamy się do każdej następnej poronionej rocznicy ślubu. Pas, rozgrywka. Zapisujemy na minut 200 awantur, 200 kłótni, po których nie odzywamy się do siebie, 200 głęboko ukrytych ran. Całe szczęście, że nie brak mi przygód miłosnych. Niech Bóg da zdrowie Finlandii. Pan zdaje się sugerować, że ponieważ pańska małżonka jest panu obojętna, nie miał pan motywu, żeby zabić pana Tindlczyka. Chcę powiedzieć, że jak każdy mężczyzna chce mieć swój placek i nie zawracać sobie nim głowy. Dowcipne, co? Muszę przyznać, że jest pan wyjątkowo szczery. Mam nadzieję, że przekonująco szczery. Proszę, niech pan mówi dalej. Więc jak powiedziałem, chciałem dać panu Tindl nauczkę za jego bezczelność i to w niecodziennych okolicznościach. Pewne jego uwagi, które Margaret mi powtórzyła, wzbudziły we mnie przekonanie, że warto zadać sobie trochę trudu z nim, że może nawet warto go bliżej poznać. A najkrótszą drogą do zgłębienia serca mężczyzny jest próba upokorzenia. Bardzo szybko wyłazi wówczas szydło z worka. Więc pan go tu zaprosił i upokorzył. No jeszcze jak. Postąpiłem w myśl wskazań pewnych tajnych XVIII-wiecznych stowarzyszeń. Oni wiedzieli bez pudła, jak sprawdzić, czy ktoś godny jest przyjęcia do ich grona, a także jak takiego upokorzyć w trakcie próby. Mam oczywiście na myśli rytuał inicjacji. Co może być takim gdzieś terroryzowanie nowego ucznia w szkole? Tak jakby. Z tą różnicą, że XVIII-wieczny delikwent miał prawo odmówić poddania się próbie. Kiedy sławny mak, hrabia Cagliostro, starał się o przyjęcie do takiego stowarzyszenia, zapytano go, czy w razie konieczności gotów byłby umrzeć za stowarzyszenie. Odpowiedział twierdząco. Skazano go zatem na śmierć, zawiązano mu oczy, przystawiono mu broń do skroni, ale bez kuli, po czym pociągnięto za spust. Pan postąpił podobnie z panem Tindl. Mniej więcej. Zaprosiłem go tu i powiedziałem, że skoro moja żona ma kosztowne zachcianki, a on właściwie jest nędzarzem, wobec tego nie pozostaje mu nic innego, jak ukraść moją biżuterię, którą trzymałem w skrytce. Czy on się na to zgodził? Z dziką rozkoszą. Namówiłem go, żeby zdjął ubranie, włożył kostium klauna i w tym idiotycznym przebraniu on włamał się do domu i sforcował skrytkę. Następnie włożył sobie biżuterię do kieszeni, bardzo przekonująco walczył ze mną, miotał się po pokoju i już miał się wynieść, kiedy ja nagle stałem się groźny. I powiedziałem mu, po co go tu wezwałem. Powiedziałem mu, że wmanewrowałem go umyślnie w sytuację, w której mogę stworzyć pozór, że biorę go za włamywacza.
i w stanie no, niepanującego nad sobą gospodarza mogę go bezkarnie zastrzelić, kiedy będzie uciekał. Powiedziałem mu dalej, że policja zastanie mnie w nocnej bieliźnie niewinnego, zbolałego i oszołomionego. A przecież pan wie, inspektorze, że największemu kłamcy, żeby jego kłamstwa wydawały się nie wiem jak jawne. Zawsze dadzą w Anglii wiarę, jeśli tylko jest właścicielem domu i stoi z rozwichrzoną głową przed własnym kominkiem, ubrany w pasiastą piżamę z modnego materiału i jejgrowski szlafrok z wielbłodziej sierści. Jak no to wszystko zawsze głową, pan Cindu? Ach, jakbym go dotknął drutem elektrycznym, połknął haczyk, uwierzył w każde moje słowo. Padł na kolana i błagał o darowanie mu życia, ale ja byłem nieubłagany. Przystawiłem mu broń do skroni i wypaliłem ślepym nabojem. Zemdlał i padł jak martwy. Miałem prawdziwą satysfakcję. Proszę, satysfakcja. Musiał przeżyć chwilę koszmarnego strachu o swoje życie. Proszę, no, takie postępowanie kwalifikuje się jako napaść i podlega surowej karze. No ale to jednakże znacznie mniejsze przestępstwo niż morderstwo, o które pan zamierzał mnie oskarżyć przed chwilą. No ja ciągle jeszcze mam taki zamiar. Ale bzdura, inspektorze. Powiedziałem panu, co tu zaszło. Po kilku minutach pan Findl doszedł do siebie. Sprytnie się domyślił, że jednak nie zginął i poszedł sobie do domu. Tak po prostu sobie poszedł. O, no, potrzebował oczywiście paru kieliszków koniaku, żeby się wziąć w kupę. A pan nie potrzebował by? Proszę bardzo. Ta zabawa wydaje mi się w najwyższym stopniu niepoczytalna. Niepoczytalna? Wprost przeciwnie. Broniłem świętości małżeństwa. To znacznie więcej, niż ludzie gotowi są zrobić w naszych czasach. Tym czynem dałem jednoznacznie do zrozumienia, że instytucja małżeństwa nie umarła, jest żywa. Znakomicie prosperuje i potwierdza się przynajmniej w hrabstwie Wiltshire. Czy pan mówił coś odchodząc? Nie, jakby oniemiał. Wyszedł słaniając się. Tylko, że pan to wszystko wydaje się takie zabawne, że pana policja nie ustosunkuje się być może dokładnie tak jak pan do całej tej zabawy. Panie inspektorze, ale niech pan spróbuje spojrzeć na to wszystko z mojego punktu widzenia. W pewnym sensie Milo był wanowaczem. Kradł moją żonę. I za to poddał go pan torturom? Czy pan nie rozumie, że to była gra? Gra, proszę pana. Przeklęta gra, tak! To brzmi bardzo sumnie. Bawi się pan tak, jakby pan był małym dzieckiem. Pozwolę sobie poinformować pana inspektorze, że grałem w tak skomplikowane gry, że nawet Jung i Einstein byliby zaszczyceni, gdyby mi zaprosił do wzięcia udziału w tych grach. Gry konstruktywne i destruktywne. Gry hazardowe i podstępne. Gry logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, gry semantyczne, kolorystyczne, matematyczne, hipnotyczne i prestidigitatorskie. I doszedłem do wzlotów umysłu i psyche nieznanych w przeciętnych stosunkach między ludźmi. A przy tym bawiłem się niemało i nie całkiem niewinnie. A teraz doszedł pan do morderstwa. Nie! Odnoszę takie wrażenie... Nie! Pozwól pan, że rozejrzę się trochę po pokoju. Proszę bardzo, może pan pełzać na czworakach, badając podłogę. Może pan wyjąć kopertę i zbierać do niej włoski. Może pan zbierać swoje przeklęte dowody, póki czas. Ja zastanawiam się, gdzie ja ukryłbym tego Tindla, gdybym chciał go schować. W kominku zostałoby zbyt wiele odpadków. W piwnicy. Zbyt oklepane miejsce. W zbiorniku na wodę, a byłby zbyt pachnący. W koszu na bieliznę. Byłby zbyt pachnący. Dobrze, także. Dobrze, przepraszam, ale te dziury w ścianie. Tu. I tam. Wyglądają jak ślady kul. Bardzo słusznie, inspektorze, to są ślady kul. Czy pan nie powiedział, że użył pan ślepych naboi? Wystrzeliłem dwie prawdziwe kule, żeby stworzyć odpowiednią atmosferę. Jeden ślepy nabój, aby osiągnąć pożądany efekt. Chciałem, żeby Tindl wierzył, że ja nie żartuję. Nie ma sensu zabierać się do jakiejś gry, kiedy się jej nie gra perfekcyjnie. Jeden ślepy nabój. Czy może pan pokazać miejsce, gdzie pan się znajdował w momencie, kiedy pan zabił pana Tindl? Kiedy udawałem, że go zabijam, chciał pan. Proszę mi dokładnie wskazać miejsce, gdzie pan się znajdował w momencie, kiedy kula go ugodziła. Zdaje pan sobie oczywiście sprawę, że nie użyłem wówczas prawdziwej kuli. Doskonale, kiedy pan użył ślepego naboju. Stał, a raczej klęczał na przykucnął. Gdzieś tutaj potem zemdlał i spadł ze schodów. Paf! Gdzieś tutaj, powiem. Proszę się nie ruszać. Mm-hmm.
Czy znajdował się pan bardzo blisko pana Tinder w momencie, kiedy pan strzelił? No, bardzo blisko, właściwie stałem nad nim. Przyłożyłem mu broń do skroni, no i dotyk rewolweru połączony z wybuchem wywołał pożądany efekt. Może podać panu szkło powiększające, inspektorze? Krew też dla zabawy, proszę pana. Nie rozumiem. No, poręczy składów to zaschnięca krew. Krew? Gdzie? W zagięciu, proszę pana, ale proszę tego nie dotykać. Jest tego więcej, proszę pana. Ktoś czyścił też dywan, proszę pana, tam głęboko w dywanie to krew. No, gdzie pan jeszcze mokra? Czy można pan powiedzieć, skąd ona się tu wzięła? Nie, pojęcia nie mam. On był tylko trochę poparzony, nic więcej. Pan musi mi uwierzyć. Dlaczego muszę, proszę pana? To niemożliwe, to była tylko gra. Gra, proszę pana, z prawdziwymi kulami i prawdziwą krwią. Jest szyba cięta diamentem, są ślady drabiny na parapecie, ale jeżeli pan inspektor spojrzy przez okno, zobaczy pan ślady drabiny na ziemi i ślady ogromnych buciorów w rabacie. A to jest komutka, którą on podważył łomem. No, ale nie musi pan dokładnie wszystkiego pokazywać jak przewodnik na wycieczce. Proszę pana, przez lata służby dostatecznie wyszkoliłem swoje oczy, widzą wszystko. Bez niczyjej pomocy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Chciałem tylko wskazać panu pewne fakty, które potwierdziłyby moje słowa. A to jest właśnie skrytka, do której włamaliśmy się. No, gdzie znajduje się teraz biżuteria? Zawiozłem ją wczoraj wieczorem do banku. W sobotę. Mhm. Te banki pracują tylko parę godzin i to nie wszystkie. Tak, w sobotę. Pojechałem do Salisbury, zdeponowałem ją w nocnym sejfie. Chciałem, żeby tam była bezpieczna. Postąpił pan bardzo... rozsądnie. A jeżeli pan inspektor rzuci okiem w głąb korytarza, zobaczy pan kosz z kostiumami. Jednej rzeczy pan mi tylko nie pokazał, panie White. Tak? Mianowicie tego kopczyka w ogrodzie. Kopczyka? Jakiego znów kopczyka? Tam pod murkiem, proszę pana, gdzie rośnie ci. Czy zaryzykowałby pan twierdzenie, że nie został świeżo usypany? A skąd ja mam to wiedzieć, do jasnej cholery? Ogrodnik pewno coś tam kopał. Zakłada nową rabatę, wspominał mi chyba o tym. Rabatę pod sisem. No, powiedziałem panu, że nie wiem. Niech pan idzie do ogrodu i zapyta ogrodnika. Pewno jest gdzieś i pełza w tych swoich spodniach, oprzytych skórą na kolanach i serce mu się wyrywa do jakiejś okazji, żeby oczernić swego chlebodawcę. A to ciekawe, bo ja skądinąd wiem, że ogrodnicy to bardzo dobrzy świadkowie, powolni, metodyczni, wszystko wiedzą na pewno. Panie inspektorze, mam już powyżej uszu całej tej farsy. Niech pan idzie do ogrodu i rozkopie ten przeklęty kopczyk, jeśli pan ma ochotę. Co pan naprawdę przypuszcza, że zakopałbym Tindla w ogrodzie i zostawił świeżo rozkopaną ziemię, żeby się rzucała w oczy? O, przepraszam pana, ponieważ nie spodziewał się pan nas takiego. Proszę pana, po paru tygodniach, gdyby się tam zasadziło jakieś cebulki, trochę, proszę pana, trudno byłoby się rozeznać, że ta ziemia była niedawno rozkopana. My, policjanci, doskonale wiemy, jak mordercy kochają swoje ogródki na tyłach domów, proszę pana. Mordercy kochają swoje ogródki bardziej od innych miejsc, czy tak? Z wyjątkiem garderów. Wkrótce się pan przekona, że to ciągle jeszcze ulubione miejsce morderców. Jak można tak nie szanować ubrania? Wszystko zmięte w kącie szafy. Ciekawe, dlaczego pan to zrobił? Interesujący monogram IW. Oj, przepraszam, trzeba to do góry nogami. Co? MT? Nie ma to chyba. Zrobione w firmie Owen & Smith specjalnie dla pana Milo Tindle. Niech mi pan coś powie. Proszę pana, kiedy pan Tindle wyszedł stąd słaniając się, jak to pan mówił, czy słaniał się nago? Niech mi pan wierzy, inspektorze, nie mam najmniejszego pojęcia, skąd się tu wzięły te rzeczy. Nie powiedział, że pan Tindle rozebrał się, kiedy to był przedwczoraj i przebrał się za plamę. No owszem, tak było. To przyciął terapię upokorzenia, przypuszczam. Ale potem ponownie ubrał się w swoje rzeczy, zanim stąd wyszedł, to nie przypuszcza pan, chyba że poszedł przez miasteczko w stroju klauna. A nie, proszę pana, istotnie nie przypuszczam. No z tego powodu obecność tego ubrania w pańskiej garderobie wydaje się być tym bardziej znamienna. No wszystko bardzo zawiłe. Nie, proszę pana, mnie się to wydaje bardzo proste. Otóż uważam, że pan istotnie rozpoczął tę zabawę jako grę, żeby zrobić diabelski kawał panu Tindle, tylko że ta zabawa źle się skończyła, gdyż po raz trzeci strzelił pan nie ślepym nabojem, jak się panu zdawało, ale prawdziwą kulą,
która zabiła pana Tindenamen, rozpryskując jego krew po poręczy schodów. Kiedy pan zdał sobie sprawę, co pan zrobił, przeraził się pan, że pan po prostu zakopał go w ogrodzie. Proszę pana, nierozsądnie pan postąpił, nie ścierając śladów krwi, nie paląc jego ubrania, proszę pana. Przysięgam, że Tindl wyszedł stąd żywy. A ja w to nie wierzę. Nie zabiłem go. Z tym się mogę zgodzić. Wie pan, jak powiedziałem, uważam, że stało się to przypadkiem. Zadowolimy się najzupełniej oskarżeniem o zabójstwo. Nie zamordowałem go! Wyszedł stąd żywy! Ale proszę to powiedzieć babci. Znaczy, chciałem powiedzieć sądowi. Panie inspektorze, jest sposób na wyjaśnienie tej sprawy. Skoro pan uważa, że Tindl jest w ogrodzie, no to niech go pan odkopie. Proszę pana, ja nie potrzebuję tropów. Wie pan, ostatnie rozporządzenie uwolniło organa ścigające od konieczności przedłożenia korpus delicti. Proszę pana, jeżeli pan Tindl nie leży tam pod świeżo usypanym kopczykiem w pańskim ogrodzie, to będzie jedynie wskaźnikiem, że ogarnięty paniką chciał go pan tam najpierw ukryć, a potem zmienił zdanie i ukrył go gdzie indziej. Ale gdzie mianowicie? Gdziekolwiek na wzgórzu Flaszera, proszę pana, to nie ma znaczenia. Znajdzie się prędzej czy później. Wie pan, natknie się na niego jakiś komiwojażer, cudzołożnik albo harcerzyk w rui. No jak się nie natknie, proszę pana, też nic się nie zmieni. Mamy wystarczająco dużo poszlak przeciwko panu. A teraz bardzo proszę, niech się pan ubierze, czas na nas. Nie. No przykro mi, ale ja muszę pana zabrać, wóz policyjny czeka przed domem. Może mieć pan cały sznur wozów policyjnych, nie idę. Dobrze, niech pan nie stawia oporu, proszę nam nie utrudniać wykonywania naszej funkcji. Muszę mieć adwokata, ja mam do tego prawo. Będzie mogli zadzwonić po adwokata z komisariatu. Co? Ja nie chciałbym, proszę pana, naruszać konstytucji. No niech się pan uspokoi, proszę pana. No proszę nie rozpaczać. Dostanie pan najwyżej 7 lat. 7 lat? Tak, proszę, będzie pan mają przez 7 lat mógł żałować zabaw niemądrych gry, które kończą się źle. A ta gra nie skończyła się źle, wszystko poszło znakomicie. Nie wiem, jak pan to zrobił, ale złapał mnie pan w pułapkę. Owszem, proszę pana, widzi pan, my policjanci nie jesteśmy znów takimi debilami, jak nas czasem malują pisarze pańskiego pokroju. Proszę pana, no może nie palimy fajek, może nie mamy domków z orchideami, no może polujemy na nosa, że się tak wyrażę, niuchamy, ale mimo to jesteśmy nie najgorszymi fachowcami. A kim pan jest do licha? Inspektor Doppler do usług. Pisze się przez dwa py. Nie wiem, czy pan pamięta zjawisko Dopplera, profesor Christian Doppler 1803-1853. Proszę pana, polega ono na tym, że jeżeli obserwator zbliża się do źródła dźwięku, to wówczas w ciągu sekundy do jego ucha dociera więcej drgań fali, niż jeśli obserwator jest w stanie spoczynku. A jeżeli się oddala, oczywiście dociera mniej drgań fali. Nazwisko to też ma pewien związek z niemieckim słowem Doppler, to znaczy dwoisty. Stąd nazwa Doppelgänger, czyli sobowtór. A dla osób z pewnymi inklinacjami nazwisko to staje się anagramem angielskiego słowa plouder, to znaczy niestrudzony niuchacz, a więc nasz niestrudzony niuchacz, inspektor Plouder zamienił się w inspektora Dopplera, o ile pan chwyta aluzję. Milo! Do usług, ścierwo. Proszę bardzo. Ty draniu bez zasad z wypchanymi policzkami, przyklejonym zarostem tyła i dachu z piekła rodem. Dziękuję za komplement. Ty szczwany lisie i nikczemny szczurze. O, zbytek uprzejmości. No, ale ja nie mówię, że sfuszerowałeś tę grę. To było genialne. Naprawdę? O. Cieszę się bardzo. Napije się pan ze mną, drogi chłopcze? Chętnie, ale najpierw muszę się przebrać. Jestem cały umazany. Na końcu korytarza. A wszystkiego najlepszego! Na zdrowie! Należą się panu gratulacje, to było znakomite. Muszę powiedzieć, że napędził mi pan strachu na chwilę. Tylko na chwilę? No, powiedzmy na dłuższą chwilę. Ale pod koniec zacząłem wąchać pismo noże. Wzgórze Flaszera z mojej powieści. No niech pana diabli, to już było przeciągnięcie struny. Dawałem panu iście angielską sporą szansę.
A jak się panu podobała moja gra? Mina niewinnej ofiary zaplątanej w sieć poszlak. Bez cienia godności. Jeśli to była gra. No oczywiście, że to była gra. Nie żeby była przekonująca, musiałem się zachować bez cienia godności. Jak powiedziałem, zacząłem wąchać pismo nosem. Także zręcznie pan tego nie okazywał. Ech. Naprawdę wspaniale odegrał pan swoją rolę. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobał pański inspektor Doppler. Jego niewzruszona uprzejmość, wyrachowanie, jego chłodne prostactwo, jego nieporadne branie na cel. Cieszy mnie, że pan tak się odnosi do mojej niewinnej maskarady, proszę pana. A przypuszczam, że zakradł się tu wczoraj wieczorem, kiedy ja byłem w Salisbury. Zgadza się, czekałem, aż pan wyjedzie. Wsadził pan swoje ubranie do szafy i popryskał krwią poręcz i dywan. Zgadza się, co do joty. Aha, mogę panu na pocieszenie powiedzieć, że to nie była moja krew, tylko krew ze świńskiej wątroby. No, fuj. Ale gdzie moja obiecana whisky? Zaraz, zasłużył pan na koniak. Nie pogratulowałem panu jeszcze tamtej rozgrywki. To była kreacja w najwyższym stylu. Naprawdę pan tak myśli? Cieszę się, cieszę. Muszę przyznać, że bardzo byłem z siebie zadowolony. A niech pan powie, czy pan naprawdę przypuszczał, że nadeszła pańska ostatnia chwila na ziemi? Ha, naprawdę. To nie gniewa się pan? Proszę pana, gniew jest pustym słowem w tym kontekście. Jak powiedziałem, chciałem pana rozgryźć, przekonać się, czy pan jest kimś w moim guście, jak mi się zdawało. Człowiekiem uprawiającym gry? Właśnie. No i co jestem? No oczywiście, nie mam tu do tego absolutnie żadnych wątpliwości. A co to takiego człowiek uprawiający gry? To człowiek całkowity, obdarzony rozumem i wyobraźnią, potężnymi namiętnościami i kolorową fantazją. To człowiek z poczuciem humoru, bez nieodczuwający skruchy. Orężem jego jest szczerość dziecka i chytrość podstępnego szczupaka. Pomaga mu tu uniknąć niebezpiecznych pułapek życia we dwoje. Bo ja w gruncie rzeczy jestem bardzo samotnym człowiekiem. Układ chmur na niebie, tajemnicze misterium pejzażu, zabawa w intrygę i jej rozwikłanie znaczą dla mnie więcej niż ludzie. Nawet kobiety, dla których podobno jestem zakochany. Ja nie spotkałem jeszcze w życiu kobiety, dla której nakazy intelektu byłyby równie bezwzględne jak dla mnie. Przez dłuższy czas kryłem się z tym, wiedziałem, że większość ludzi uważałaby moje wrażliwe serce artysty za serce z kamienia. Ale nie boję się już takiego sądu, ujawniłem się. Całe moje życie jest teraz jednym wielkim dziełem radosnej inwencji. Pan myśli, że ja jestem taki. Tak, właśnie. Bardzo się pan myli. No nie mylę się, przecież pan się wspaniale na mnie odegrał w roli inspektora Dopplera. Łącznie z potrzeby zemsty. Każdy Włoch zna to uczucie. Bzdura, mógł się pan zemścić brutalnie, w stylu mafii, ale nie, pan się posłużył grą. W stylu mafii, powiada pan. Lubię płacić pięknym za dobre. I co? Zaspokoił pan swoją dumę, po prostu remis? A nie, proszę pana, nie mogę się z tym zgodzić. Widzi pan, pan grał lepiej w tamtej grze. Ja zaledwie podrażniłem pański strach strażakiem więzienia na parę chwil, a pan zastraszył mnie niemal na śmierć. Drogi panie miło. Takie zdarzenie zmienia człowieka do gruntu. Człowiek, który pomyślał, że za chwilę umrze, że ostatnimi rzeczami, które widzi na tej ziemi, jest paznokieć, poręcz od schodów, guzik od marynarki, proszę pana. Człowiek, który usłyszał huk oznaczający dla niego niechybną śmierć. Taki człowiek patrzy już na wszystko inaczej. Ja mam poczucie, że stałem się twardy przez obłęd. Po raz pierwszy w życiu stoję jakby poza sobą i patrzę na siebie bez poczucia odpowiedzialności. To skutek wstrząsu, drogi panie, ale to przejdzie. Niech się pan jeszcze napije. Jaki pan zimny, drogi panie Miller. A więc moim jedynym obowiązkiem jest potrzeba skwitowania się z panem. Jakby pan tu ujął, przegrałem drugi set 3-6, a pierwsza z hod. Tak pan to oblicza, ja nie chciałbym fałszować wyników. Jest pan zbyt skromny, według moich obliczeń zremisowaliście. Panie, proszę pana, nie mogę się z tym zgodzić. Widzi pan, żeby zagrać z panem i doprowadzić do honorowego remisu. Ja musiałem kogoś zrabić. Zabić? Tak, zamordować. Popełniłem morderstwo. Mówi pan tego poważnie? Jak najpoważniej. Co to znaczy, jakaś nowa gra w morderstwo? Tak, to może zarówno gra, jak i morderstwo są tym razem prawdziwe. Przecież nie miałoby sensu grać jeszcze jedno udawane morderstwo, prawda? No, żadnego, ale nie chcę wykorzystywać mojej przewagi nad panem, skoro pan jest taki wzburzony. Ja nie mogę dłużej czekać! Dobrze. Zagrajmy w pańską grę. Kogo pan zabił? Pańską kochankę.
Zabił pan te? Które kobaltowe oczy są tajemnymi leśnymi jeziorami Finlandii. Zamknąłem te oczy. Ty. Tu, na tym dywanie. Udusiłem ją. Udusiłem i przedtem ją wziąłem. Zgwałciłeś i udusiłeś? Nie, nie zgwałciłem, ona tego chciała. Nie, nie możesz mnie nabrać taką chamską grą. Naprawdę, Milo, jest pan już w pierwszej lidze, więc ja spodziewałem się po panu wyższej klasy. Tak, za chwilę będzie pan miał najwyższą klasę, jaką potrafi pan zjeść. Obiecuję to panu. Kiedy byłem tu wczoraj, żeby przygotować scenę z inspektorem Dopplerem, Tea akurat nadeszła. Udusiłem ją, to ona była zakopana. Pod świeżo usypanym kopczykiem, który tak poruszył wyobraźnię inspektora Dopplera. Ja, to znaczy, że już tam jej nie ma? Nie, nie ma, zabrałem ją. Dobra, pan dokąd? Na wzgórze Flashera. Nie wiem, pan mógłby za proste zostawić ją tutaj, za proste w grze, którą pan teraz odegra, by zyskać na czasie przed przybyciem policji. Policji? Tak, przed godziną dzwoniłem na policję, umówiłem się tu z nim na godzinę 9:30. No, powinni być tu za około 10 minut. Jestem pewny, że będą z nieustraszonym inspektorem Dopplerem na czele. Nie, proszę pana, tym razem będzie to prawdziwy detektyw. Nazywa się Tarant, sierżant Tarant. Powiedziałam mu mnóstwo rzeczy o panu. Powiedziałam o pańskiej obsesji, bawienie się w gry i że dla pana morderstwo to jedna ze sztuk pięknych. Powiedziałam też, że pan ma wielką ambicję swojego życia, o której pan często mi wspominał. Mianowicie marzy pan o popełnieniu prawdziwego morderstwa i że chciałby pan ukryć ciało w takim miejscu, którego by nie można łączyć z pańską osobą, a jednocześnie pozostawiłby pan w swoim pokoju mnóstwo poszlak, gdyż pan uważa, że ciężko myśląca i naiwna policja nie poznałaby się na tych poszlakach. No bardzo bądź słowem, Milo, ale nikt się na takie duperele nie nabierze. Panie inspektorze, Andrew White nie uspokoi się, dopóki nie popełni prawdziwego morderstwa, które zrobi durniów z wszystkich glin. Bzdura. Niech pan to powie. Pierwszemu lepszemu policjantowi na komisariacie przekona się pan, że on każe założyć panu kaftanik bezpieczeństwa. Nie każe. Powiedziałem im, że jeżeli mi nie wierzą, to jedno spojrzenie na pańską bibliotekę i różne przyrządy znajdujące się w pańskim pokoju potwierdzi moje słowa o pańskiej obsesji. Co dalej? Powiedziałam też, że przed paroma dniami przyszła do mnie pańska kochanka, skarżąc się w wielkiej rozpaczy, że pan podejrzewa ją o romanse z innymi mężczyznami i grozi zabiciem jej. Czy policja uwierzyła w te bajki? No, z pewnymi oporami, ale uwierzyła. Te półgłówki oglądają za dużo programów telewizyjnych. Nie powinien pan potępiać przejawu wyobraźni w instytucjach publicznych. Powiedziałam im, że ja oczywiście nie mam żadnego dowodu na to, jakoby jej się stała krzywda. Naprawdę, ale uważam za swój święty obowiązek donieść o tym policji, zwłaszcza, że pan właśnie dzwonił do mnie i oświadczył podniecony, że wkrótce zaspokoi pan wielką ambicję swojego życia. Drugi chłopcze, ja doceniam fakt, że dał się pan porwać magii gier i potrzebie skwitowania się ze mną, ale szczerze mówiąc, za to się pan wysila, aby okazać się dużym chłopcem i za szybko chce pan awansować. Hello, Joyce. Andrew Ike. Czy mogę mówić z Teo? Co takiego? Kiedy to się stało? Gdzie? O mój Boże. Powiedziałem panu, że zabiłem ją wczoraj, a teraz niech się pan poci ze strachu o swoje bezpieczeństwo. Ma pan coś ponad 7 minut do przybycia policji? To będzie pojedynek pańskiego olbrzymiego umysłu przeciwko ciężkim mózgownicom niestrudzonych miuchaczy. A jako szczytowy wyraz swojej pogardy dla policji, sam pan ukrył narzędzie zbrodni i 2 dowody winy. Czy pan widzi, do czego ja zmierzam? Łajdak. Proszę nie wydawać sądów. 3 przedmioty. Może być pan pewien, że jeżeli pan ich nie znajdzie, na pewno znajdzie je policja. Aha, muszę dodać, że leżą na pańskich oczach. Choć nieco je zamaskowałem, aby było zabawniej. Pierwszy przedmiot to kryształowa bransoleta. Nie. Tak! Zdarłem ją z ręki Tei. No niech pan szuka. Jest na niej wryty napis. Od Andrew dla Tei. Ofiara błagalna dla kareliańskiej bogini. Niech się pan nie wysila, ja wiem, jaki tam jest napis. Pomóc panu? Tak, żeby pana ziemia pochłonęła. Powiedział pan, że to leży na moich oczach. A w tym się przejawia cała moja paradoks. Odegram się panu za to. Niech pan będzie spokojny. Obiecuję to panu. Upiekę pana żywcem. Będzie pan tak żałował, że... Zostało panu 5 minut. Muszę pomyśleć. Jest na oczach, ale niewidzialne. Tu się kryje jakaś wizualna sztuczka. Jara błagalna. Ciekaw jestem, za co pan ją musiał przebłagać. Pański cholerny interes. Myślę, że za to, że był pan po prostu sobą. Zimnym, okrutnym Andrew Wajkiem. Biedna ta. Ciekaw jestem, co
cała jej biżuteria nie była obstrzona napisami przepraszającymi za wyczyny młodego byczka. Tandetne dowcipy. No ale trzeba przynajmniej przyznać, że dała jej pan jakąś biżuterię. Margaret miała tylko prawo wypożyczania jej. Widzę, do czego pan zmierza. Usiłuje pan odwrócić moją uwagę, ale nic z tego. Nie uda się do panu. Rozwiążę pańską perfidną amigówkę. Niech to tylko pomyślę. Żeby zobaczyć to, co jest nie do zobaczenia, należy użyć wzmacniających przyrządów optycznych. Andrew, nie potrzeba żadnych rekwizytów Sherlocka Holmesa. Bransoleta ma normalne wymiary. Jest dokładnie widoczna. Dla dobrego detektywa nawet nieźle widoczna. A ciekawy jestem, jak pański bohater Mary Dick zabrał mi się do rzeczy. Mary Dew! St. John Lord Mary Dew! Może wpakował się pod biurko, żeby zbadać jego obudowę? Ciągnął za sobą swój wielki kałdun. A może podszedł wprost do kominka i wsunął tłustą gębę świętego Mikołaja do środka? Mój Boże, wykrzyknął szlachetny lord, zgorszony, pykając swoją fajkę i oddając się swoim słynnym ze złego smaku kalamburom. To jest zbyt wysadzone miejsce dla takiego dżentelmena. Nie będę więcej słuchał tego, co pan plecie. Muszę pomyśleć, jakie są właściwości kryształu. Jest twardy, błyszczący, przeźroczysty. Ciepło. Patrzy się przez to i nie widzi tego. Jedynym miejscem do schowania czegoś przeźroczystego, aby go uczynić niewidzialnym, a mimo to zostawić na oczach patrzących, to schować go do czegoś przeźroczystego, jak ha, ha. No nagle wszystko staje się jasne, jak kryształ, proszę bardzo. Nie muszę tego chować, prawda? Mogła to zostawić tu nie tylko przed śmiercią. Prawda, podsunąłem bransolety policji jedynie po to, żeby przeczytała napis. Przynajmniej będzie wiadomo, że pański związek z Teo nie zawsze przebiegał po różach. Bardzo wyrafinowane. Co dalej? Następny przedmiot jest znacznie bardziej obciążający. Kluczem do niego jest następująca zagadka. Podobniśmy jak brat do brata. Wielki ciężar nas przygniata i uciska wagą swą. Lecz trzymamy się dzielnie, bośmy cały dzień pełne, a puste, gdy ludzie śpią. Proszę mi nie podpowiadać. Cały dzień pełne, a puste, gdy ludzie śpią. Wiem! Para butów! Brawo! W tym wypadku jeden prawonożny pantofel na wysokim obcasie numer 38, drugi, no chyba nie muszę panu mówić, znajduje się na martwej nodze tej w pańskim ogrodzie. O Boże, biedna Tea. Biedna Tea, no to brzmi trochę lepiej. Czy pan wie, że to jest pierwszy objaw żalu, jaki pan okazał od chwili, kiedy dowiedział się pan o jej śmierci? Nieprawda, panu się wydaje, że Tea mnie nic nie obchodzi, no. Tak, ale bliższa koszula ciała, ja muszę ratować siebie. Tak, pan uwielbia taką grę o swoje życie, przecież to wywołuje u pana orgazm. Sama myśl o tym, jakie to brzmi. Zamknij swoją niewyważoną gębę. Widzi pan przed sobą człowieka niezwykle opanowanego, który stara się zapanować nad przerażeniem i w dodatku rozwinąć wyjątkowo perfidną amigówkę. To triumf ducha nad atawizmami. A co my tu mamy? No świetnie. Przepraszam za bruty na tym pantofle, ale to tylko ziemia z pierwszego grobu tej w pańskim ogrodzie. Została nam jeszcze jedna rzecz do znalezienia. Narzędzie zbrodni, jak pan to nazwał. Udusił ją pan tutaj czym? Szalem? Sznurem, drutem. To wpiło się bardzo głęboko w jego oczy. Ja nawet musiałem to nieco obluzować. Ty parszywy, sadystyczny makaroniarzu. Ja mam nadzieję, że się przesłyszałem. Postąpiłby pan bardzo nierozsądnie, złoszcząc mnie w tej chwili, gdyż będzie potrzebował pan mojej pomocy i to nie byle jakiej, a ja nie chciałbym być zmuszony pomagać panu na modłę florentyńską, dwulicowo, zdradliwie i podstępnie. Dobrze, no. Jak powiedział Don Quixote, nie on jeden, zresztą no es oro todo quereluce. Ale ci inni nie powiedzieli chyba tego po hiszpańsku. A to dobrze, że uznaje pan, że to hiszpański, chociaż nie mówi pan tym językiem, prawda? Tak zdaje się, w Anglii traktuje się wykształcenie ogólne. Co za przeklęty potwór z pana. Nauczyłem się być potworem. A może zrobimy panu maleńki egzamin z łaciny? Jestem pewien, że pan zna księgę pamiątkową ekskluzywnej szkoły Winchester z roku 1401. A jakże, mam nawet wydanie popularne tego dzieła przy łóżku. Ano w takim razie, pamięta pan aforyzm Alanusa de Insultisa? Non teneas nurum, to tam quod splendet ut aurum. No, niestety nie doszedłem jeszcze do tego miejsca. No trudno, no mógłbym to ująć jeszcze inaczej. Que tu ne pas rocon voluir. Francuszczyzna jest oczywiście XIII-wieczna. Niech pan to powtórzy jeszcze raz wolniej. Que tu ne pas rocon voluir. Nie wszystko złoto, co się świeci. Dlaczego pan tak od razu nie powiedział? Złoty gwizd, złote nuty, złoty sznur udusił pan. Piękna nóżka, upieszczoszki, gdy odsłoni. Rawek pończoszki, tak to jest w łazience. Wiedziałem panu, że to znajduje się w tym pokoju. No gdzie się kładzie? Pończochy na nogi, na złote nogi. Raz to widać, raz nie widać. Raz to widać, raz nie widać. Zdaje się, że słyszałem jakiś hałas.
Tak to policja właśnie podjeżdża. Zatrzymaj się jeszcze, daj mi jeszcze minutę. Piękna nóżka, upie szczoczki, gdy odsłoni skrawek pończoszki. Raz nie widać. Raz nie widać. Raz nie widać, raz nie widać. Dobry wieczór, panie. To bardzo uprzejmie, drogi panu, żeście przyszli tak. Proszę mi podać hełm, panie posterunkowy. Dziękuję panu, ale wolałbym nie zdejmować hełmu. Może zdejmę tylko płaszcz. Proszę, niech panu wybrać. Proszę bardzo, przedstawię panu pana Andrew White'a. Andrew, pozwoli pan, że przedstawię. Sierżant Tarant i posterunkowy Hicks. Proszę bardzo, niech panowie wejdą. A może powinienem był powiedzieć inaczej. Inspektor Plouder i posterunkowy nowa twarz. A, widzę, że jednak panowie nie będą nam potrzebni. Przepraszam panów, że fatygowałem. Nic nie szkodzi, proszę pana. Lepiej się czuć bezpiecznym niż potem żałować. Taka moja dewiza. Dobranoc panu. Dobranoc, panie sierżancie. Dobranoc, panie posterunkowy. Nie pyta pan, jak wciągnąłem w tę grę? Owszem, przyszła tu naprawdę, kiedy przygotowywałem scenę z inspektorem Dopplerem. Powiedziałem jej o pańskiej zabawie, zastrzelenie mnie. Wie pan, że wcale tym nie była zdziwiona? Doskonale zna pańskie gry i zabawy. I to jaką rozkosz pan czerpie z poniżania innych ludzi. Powiedziałem, że ja chciałbym coś odegrać, żeby odpłacić panu pięknym za nadobne i żeby mi pomogła, żeby pożyczyła mi pantofel, bransoletę i pończochę. Zgodziła się, proszę pana, z wielkim entuzjazmem na współpracę. I tak samo postąpiła jej współlokatorka i przyjaciółka Joyce. A teraz, jeżeli pan chce zadzwonić do tej, to ona przyjmie telefon. Ach, oczywiście, no przecież pan nie ma jej nic do powiedzenia. Ona nie jest pańską kochanką. Powiedziała mi, że od przeszło roku nie sypiacie ze sobą i że praktycznie biorąc jest pan impotentem, a nie wymarzonym kandydatem na następną olimpiadę seksualną. Dokąd pan idzie? Po futro Margate. Co, to ona nie wraca do domu? Nie. Ilo? Słuchaj. Niech pan nie idzie. Niech pan nie marnuje siebie wiążąc się z Margate. Ona nie doceni pana tak jak ja. Jesteśmy idealnie dobrani, znamy się na grach, a to takie rzadkie. Nasze spotkanie jest spotkaniem dwóch osób, które mają odwagę wypełnić żartami krótki czas jasności, zanim ogarnie ich wieczna ciemność. Czy pan proponuje mi, żebym zamieszkał tutaj z panem? Tak. Przepraszam bardzo, a czy to będzie związek legalny, jeżeli zechcemy się połączyć jako dwaj gracze? Proszę, mnie jest tylko potrzebny partner do gry, nie. Do pisania, proszę. Nie! Ludzie na ogół potrzebują partnera do współżycia. Pan nie ma żadnego życia, które pan może dzielić z kimkolwiek. Żyje pan tylko różnymi gierkami i cieniami przeszłości. Niech pan spojrzy na siebie i zada sobie kilka podstawowych pytań dotyczących pańskiego zamiłowania do angielskiego kryminału. Może dojdzie wówczas pan do wniosku, że jedynym miejscem, w którym pan może istnieć, to świat martwy. Świat wiejskich siedzib, gdzie lordowie i pułkownicy umierają w swoich fotelach, gdzie lokaje kradną porto, a impertynenckie pokojówki płaszczą się przed państwem, a za ich plecami obrzucają ich stekiem obelg. Jest to świat bez serca. Świat ludzi, od których nie wymaga się umiejętności porozumiewania, więc świat, w którym cudzoziemców automatycznie traktuje się jak komicznych klaunów. W tym świecie jedyną wartość ma intrygująca łamigłówka. Mówi pan Błysk. Bardzo mi przykro. A teraz pan wybaczy, zabieram Marguerite. Chcę ją wprowadzić w inny świat. Świat, w którym ludzie starają się zrozumieć nawzajem. Krótko mówiąc, idę po futro. Aha! Zakładam, że stanowi własność Marguerite. No, chyba że pan przebiera się w kobiece fatałaszki, żeby zamaskować swoją męską niedorożność. Futro, futro, futro. Ależ tak, mam go. Widzi pan, panie inspektorze, pracowałem na górze, kiedy nagle usłyszałem jakiś hałas.
Chwyciłem rewolwer i zszedłem zobaczyć, co się dzieje. I zobaczyłem jakiegoś mężczyznę z futrem mojej żony. Krzyknąłem ręce do góry, ale on zaczął biec w kierunku drzwi wejściowych, chciał uciec. Mierzyłem nisko, ale mimo to obawiam się, że jednak go uśmierciłem. A! Nie powinien pan mieć do siebie pretensji, proszę pana, to się mogło zdarzyć każdemu. Nie wyjdziesz stąd. Nie. A jak pan może mnie zatrzymać? Zastrzelić mnie? No mu się panu zachciewa bawić w gospodarza i włamywacza? Tak, zastrzelę cię jako włamywacza. Nikt się na ten numer nie nabierze, nawet jeżeli starczy panu odwagi, żeby to zrobić. Dlaczego nikt się na to nie nabierze? Z powodu tego, co się zdarzyło, kiedy stąd wszedłem w piątek w nocy. Podreptałem do domu oszołomiony, brudny. Całą noc przesiedziałem w fotelu zarażony przez ten dom i przez pana. W pewnym momencie przypomniało mi się, co powiedział do mnie mój ojciec. Milo, w tym kraju istnieje sprawiedliwość, ale dla cudzoziemca jest trudno osiągalna. Rano poszedłem na policję i powiedziałem im, co się stało. Pewien policjant, sierżant Tarant, ten człowiek istnieje, naprawdę. Uciął sobie ze mną długą pogawędkę. Ale nie sądzę, żeby mi uwierzył, chociaż pokazałem mu oparzenie od prochu na mojej skroni. Wie pan, że znacznie bardziej interesował go mój związek z pańską małżonką. Gdyż, nawiasem mówiąc, wiedział o tym cały komisariat. Ogarnęła mnie wściekłość. Pomyślałem, no nie uwierzą, nie uwierzą, bo jestem cudzoziemcem, który w dodatku rżnie żonę miejscowego dziedzica, więc niech ma za swoje. I znowu przypomniałem sobie, co powiedział mi ojciec. Pomyślałem, co ja zrobiłbym we Włoszech. I postanowiłem zemścić się na własną rękę. No niech pan pamięta, że policja ciągle tu jeszcze może przyjść. Dlaczego więc nie przyszła? Nie wiem, może nie przyjdzie. Ale nawet jeżeli nie przyjdzie, nie może pan się bawić już w gospodarza i włamywacza, bo na ten wyświechtany numer nikt się już nie nabierze. Pan musi zrozumieć, że pan przegrał. Nie wierzę w ani jedno pańskie słowo. Powiedziałem jedynie prawdę. Kłamał pan. Niech pan zadzwoni do Taranta. Nie sam mu powiem. Panie sierżancie, czy Milo Tindall opowiadał panu, że swingowałem sytuację, w której on wystąpił jako włamywacz, a ja go potem zabiłem? Nie jestem aż takim pogłówkiem. Niech pan robi, co pan chce. Zastrzelę cię, Milo. Przychodzisz tu i żądasz, abym pozwolił ci ukraść mi żonę. Masz czelność robić nieprzyzwoite uwagi na temat mojej męskości. Prawisz mi kazanie o umarłych światach i podłych umysłach. Jeszcze kpisz sobie z Lorda Merrigew. Tym razem wszystkie kule w moim rewolwerze są prawdziwe. Idę do domu. Marny kłamca z ciebie, Milo, i mimo wszystko nędzny gracz. Bez pomysłów. Czy mnie słyszysz? Słuchaj! Nigdy nie graj w tę samą grę trzy razy pod rząd! Set. I mecz. Przegrany.